Dzień dobry, a więc witam w kolejnym odcinku Q&A, gdzie wy zadajecie pytania, a ja na nie odpowiadam. Dzisiaj odpowiadamy sobie na pytanie, czy da się zrobić prawo jazdy kategorii D przez firmę i jakie są to zasady. Akurat tak się składa, że ja zrobiłem w ten sposób prawo jazdy na kategorii D, więc już można odpowiedzieć, że da się tak zrobić. Jakie są to zasady? A więc lecimy z tematem. Zasady są następujące. Podpisujecie z firmą, w której chcecie pracować, umowę zobowiązaniową na to, że będziecie przez okres 3 lat pracować w tej firmie. Firma w zamian za to, że będziecie u niej pracować przez 3 lata, sfinansuje Wam kurs na prawo jazdy. Czyli wyśle firma, w której chcecie pracować, wyśle Was na kurs. Gdzieś tam ma jakąś swoją firmę, która robi te kursy, tak? I przez tą firmę będziecie robili kurs. I ten kurs oczywiście ileś trwa, więc oczywiście przez ten okres robienia kursu warto sobie znaleźć jakąś dorywczą pracę, tak? Bo umowę o pracę dopiero będziecie mieli podpisane po zdanym egzaminie na prawo jazdy i wtedy podpisujecie dopiero umowę o pracę. Jest to umowa zupełnie inna, umowa zobowiązaniowa na to, że ten kurs będzie kosfinansowany. To nie jest umowa o pracę, także bardzo ważne. I jeszcze jedna kwestia to taka, że w ciągu tych 3 lat pracy, od momentu podpisania umowy o pracę, będziecie spłacali jakby ten kurs przez te 3 lata. Ta kwota tego kursu zostanie podzielona na 3 lata i to tam wychodzi kwota 100 albo 200 zł, zależy ile ten kurs będzie kosztował, bo teraz te ceny naprawdę coraz bardziej idą w górę. A więc to są te najważniejsze takie zasady tej umowy. Minusem właśnie tej umowy jest to, że jest to umowa zobowiązaniowa. Sama ta nazwa jest straszna, ale uwierzcie mi, że to nie jest nic strasznego. Jeszcze tylko dodając, musicie sobie w tej umowie znaleźć kogoś, kto w razie co, jakbyście nie mogli w ciągu tych 3 lat pracować, albo byście nie dali rady, albo cokolwiek innego, znaleźć kogoś, kto spłaci Wam ten kurs w momencie przerwania pracy w tej firmie. Plusem takiej umowy jest to, że przez 3 lata macie pracę, a więc bezpieczeństwo pracy, która w tych czasach jest naprawdę bardzo potrzebna, bo czasy nie są łatwe. Drugi plus to taki, że firma ma pewnego pracownika, a więc to są te 2 plusy. I jeszcze trzeci plus jest taki, że nie musicie od razu całej kwoty wykładać na prawo jazdy, a uwierzcie mi, prawo jazdy na kategorię D na autobus jest bardzo drogie. Kosztuje około 4, 5, a nawet 6 tysięcy w zależności od tego, na jakim jesteście etapie. Także jest to bardzo fajna forma robienia przez firmę. Jeszcze dodam na koniec, że w każdej firmie może być inaczej. Akurat tutaj w tej, w której pracuję, jest tak. Wiem, że w innych firmach jest podobnie. Jest jeszcze jedna opcja robienia prawa jazdy przez Urząd Pracy, ale naprawdę nie wiem, jakie tam są zasady. Prawdopodobnie jest tak, że to Urząd Pracy finansuje ten kurs, nie firma. I myślę, że jest to też dobra forma, tak? Także to zależy od Was, jaką wybierzecie. Ja akurat wybrałem taką i naprawdę nie żałuję, bo w tych czasach bezpieczeństwo pracy jest bardzo ważne. Także myślę, że odpowiedziałem na to pytanie. Śmiało możecie zadawać pytania w komentarzach albo wiadomości.